W tym filmie zajmiemy się rozkładem normalnym. Rozkład normalny to jest jedno z najważniejszych pojęć w statystyce i rachunku prawdopodobieństwa, które pojawia się w bardzo wielu zastosowaniach. Wszędzie tam, gdzie stosuje się statystykę w naukach przyrodniczych czy, czy w innych dziedzinach życia, czyli na przykład w fizyce, w biologii, w ekonomii. Wszędzie tam pojawia się rozkład normalny. No i tutaj w tym filmie ja postaram się wyjaśnić, dlaczego. On jest taki powszechny, dlaczego tak często się pojawia. No ale zacznę może od tego, co to jest w ogóle rozkład normalny. Rozkład normalny opisuje nam gęstość prawdopodobieństwa i jest po prostu wzór na tę gęstość prawdopodobieństwa. Ta gęstość prawdopodobieństwa jest dana takim wzorem. No tutaj mamy 1 przez sigma razy pierwiastek z 2 pi, gdzie sigma to jest odchylenie standardowe. Czyli tak naprawdę to nie jest jeden konkretny rozkład, tylko cała klasa rozkładów parametryzowanych dwoma parametrami. Jeden z nich to jest odchylenie standardowe sigma, a drugi tutaj się za chwilę pojawi. Dalej mamy e do potęgi minus jedna druga razy. Tutaj będzie x odjąć mu, to jest ten drugi parametr, to jest średnia podzielone przez sigma i całość do kwadratu. Ten wzór już się pojawiał w innych filmach na temat rozkładu normalnego, które są na naszym kanale. No i to jest takie przypomnienie. Czyli tutaj mamy jakąś stałą, potem mamy e do potęgi minus 1, druga, x to jest ten argument, ten punkt, w którym tę gęstość prawdopodobieństwa obliczamy, mu to jest wartość średnia, to jest podzielone przez sigma. Czyli to, co tutaj mamy w tym nawiasie, może popatrzmy na to, to to jest odległość od wartości średniej podzielona przez odchylenie standardowe. I to się czasami nazywa wartością z, zestandaryzowaną wartością z. To się oznacza literką z i to jest wynik standaryzacji z, czyli no w statystyce jest wiele takich mądrych definicji, mądrych pojęć, ale to tak naprawdę, tak mądro brzmiących i skomplikowani, ale to tak naprawdę jest bardzo proste, po prostu patrzymy o ile odchyleń standardowych jesteśmy od wartości średniej? Czyli, na przykład, jeżeli to ma wartość 3,5, to znaczy, że jesteśmy oddaleni od wartości średniej o 3,5 odchylenia standardowego. No dobrze, no to przypomniałem tutaj wzór na rozkład gęstości rozkładu normalnego, czy też rozkładu Gaussa, jak się też go często nazywa. A teraz, dlaczego ten rozkład normalny, czy też rozkład Gaussa, jest taki ważny? Otóż okazuje się, że jest on w jakimś sensie uniwersalny w takim sensie, że jeżeli wykonujemy jakieś doświadczenie losowe wielokrotnie w sposób powtarzalny, mamy jakiś rozkład prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej, który jest zupełnie dowolny. Zupełnie może być zupełnie inny niż rozkład normalny. Ale jeżeli wykonujemy to doświadczenie wielokrotnie w taki sam sposób i interesuje nas suma wyników, to ta suma tych zmiennych losowych zupełnie dowolnych dąży do rozkładu normalnego. Im więcej tych prób wykonujemy, tym ta suma jest bliższa rozkładowi normalnemu. I to niezależnie od tego, jakie są rozkłady tych zmiennych losowych dla pojedynczego losowania. I to jest treść tak zwanego centralnego twierdzenia granicznego. Ja tutaj gdzieś nagram jeszcze film na ten temat, tutaj nie będę tego dowodził, ale pokażę to na przykładzie rozkładu dwumianowego. Pokażę, jak rozkład dwumianowy. Może być dobrze przybliżany rozkładem normalnym, i tym lepiej przybliżany, im więcej prób wykonujemy. I w tym celu przygotowałem tutaj taki arkusz kalkulacyjny. Ten arkusz kalkulacyjny można sobie ściągnąć w wersji oryginalnej angielskiej. On jest na Khan Academy downloads. A link do spolszczonej wersji, tej, którą tutaj widzimy, jest podany w komentarzu do filmu. No dobrze, no i co ja mam tutaj w tym arkuszu? Wyobraźmy sobie, że w tym arkuszu są zapisane wyniki pewnej gry. Gra polega na tym, że staję w pewnym określonym miejscu i rzucam monetą. Jeżeli wypadnie orzeł, powiedzmy, że to jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł, to idę w lewo. Jak wypadnie reszka, to idę w prawo. No i prawdopodobieństwa są takie same, one obie są oba są równe 50-50%, czyli jedna druga. No i mogę wykonywać to doświadczenie wiele, wiele razy. Tysiąc razy na przykład rzucać monetą i za każdym razem pójść w prawo lub w lewo. No i mogę się zapytać, jakie jest prawdopodobieństwo, że skończę w określonym miejscu. No i oczywiście prawdopodobieństwo tego, że wypadnie bardzo dużo, dużo więcej reszek niż orłów, jest, jest niewielkie. Czyli prawdopodobieństwo tego, że oddalę się daleko na prawo, jest niewielkie. I tak samo prawdopodobieństwo tego, że wypadnie dużo więcej orłów niż reszek. Czyli, że pojadę daleko, czy pójdę daleko w lewo, jest niewielkie. Najbardziej prawdopodobne jest to, że liczba tych orłów i reszek będzie mniej więcej taka sama, czyli, że skończę w pobliżu tego miejsca, z którego wystartowałem. To jest najbardziej prawdopodobne. No i teraz, żeby obliczyć konkretne prawdopodobieństwa, to używamy tutaj rozkładu dwumianowego w tym arkuszu. Bo rozkład dwumianowy stosuje się wtedy właśnie, kiedy mamy takie doświadczenie wykonywane wielokrotnie, takie samo, które ma dwa możliwe wyniki. Tak jak tutaj, rzut monetą. No, i ono nam odpowiada na pytanie. Rozkład dwumianowy nam mówi, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będziemy mieli dla pewnej liczby prób ileś tam sukcesów. W tym, w tym wypadku sukcesem na przykład może być wynik, że będzie orzeł, i w związku z tym pójdziemy w lewo. Wtedy wiadomo, że liczba reszek musi być po prostu całkowitą liczbą prób minus liczba orłów. Więc jak już mamy liczbę kro kroków w lewo, czy liczbę reszek ustaloną, no to wiadomo też, ile jest kroków w prawo. Tutaj są właśnie dla rozkładu dwumianowego podane wartości. No i tutaj są dwa pola, gdzie można zmieniać. Jedno to jest prawdopodobieństwo sukcesu, czyli orła. No a to drugie prawdopodobieństwo, czy prawdopodobieństwo reszuki, to jest 1 minus prawdopodobieństwo orła oczywiście. No i tutaj można też zmieniać liczbę kroków. To są takie dwa pola wyróżnione tutaj innym tłem w tym arkuszu. No i tutaj na razie mam wpisane, że liczba tych kroków jest 10. No i teraz zgodnie ze wzorami dla rozkładu dwumianowego, które tutaj gdzieś indziej są udowodniane, Średnia liczba kroków w lewo to jest po prostu liczba tych kroków, liczba prób razy prawdopodobieństwo sukcesu, czyli prawdopodobieństwo tego, że pójdziemy w lewo. No i to jest po prostu 5 wtedy 10 razy 50. Wariancja to jest liczba prób razy prawdopodobieństwo sukcesu razy prawdopodobieństwo porażki, czyli 1 minus prawdopodobieństwo sukcesu, czyli 1 minus 0,5. No i to jest też 0,5 razy 0,5 to jest 0. 25 razy 10 to jest, to jest dokładnie tyle. No a tutaj mamy odchylenie standardowe, czyli to jest po prostu pierwiastek z wariancji, czy to jest pierwiastek z 2,5. No dobrze, a co tutaj mamy dalej w tej tabeli? No tutaj mamy obliczone prawdopodobieństwa dla określonych końcowych położeń. Jeżeli na końcu mam się znaleźć 10 kroków w prawo, to znaczy, że musiałem 0 razy pójść w lewo i 10 razy w prawo. No, i tutaj jest obliczone prawdopodobieństwo takiego scenariusza. No to jak to prawdopodobieństwo, które tutaj jest wpisane, jest obliczane? No zgodnie ze wzorem Bernoulli'ego, na rozkład Bernoulli'ego, rozkład dwumianowy, no to mamy tak, że to jest 10 silnia podzielone przez 0 silnia razy 10 odjąć 0 silnia, bo tutaj mamy 0 sukcesów. I 10 porażek, czyli tutaj musimy jeszcze to pomnożyć przez prawdopodobieństwo sukcesu do potęgi 0, i prawdopodobieństwo porażki, które jest w tym wadku takie samo, do potęgi 10. No i ta wartość jest tutaj wpisana w arkuszu kalkulacyjnym i wyliczona. Znaczy ten wzór jest wpisany i on daje tutaj w tym przypadku taką wartość. Jeżeli popatrzę na następną linijkę tutaj, no to jak mam znaleźć się w położeniu końcowym 8, Kroków na prawo, no to znaczy musiałem raz pójść w lewo i 9, 9 razy w prawo, no i wtedy tutaj wszędzie zamiast tego zera będzie jedynka Tutaj będzie jedynka, tutaj będzie jedynka, tu będzie jedynka, a tu będzie wtedy 9. No i dostanę wtedy, zgodnie z tym wzorem, wartość, która jest tutaj w tabelce w tym miejscu. No i tutaj mamy kolejne linie. No i widzimy, że w pewnym momencie tutaj coś się, się zaczyna powtarzać, więcej poniżej pewnej. Pewnej linii, to możemy w zasadzie zignorować to, co jest tam dalej, bo się wszystko powtarza. Ja to zrobiłem po to, że jak będę tutaj zmieniał, będę miał wtedy więcej niż 10 kroków. No to potrzebuję tych kolejnych linii. No ale tutaj mam wszystkie wyniki od 10 do minus 10. No to zobaczmy, co będzie, jak, jak zmienię tutaj dziesiątkę. No to muszę wrócić do mojego arkusza. No właśnie, jak tutaj zmienię, no to mogę wpisać na przykład 20. No i widzimy, wszystko się zmieniło. Tutaj przybyło tych punktów i teraz rzeczywiście potrzebują ich więcej. No i tutaj teraz od pewnego miejsca znowu się wszystko powtarza. Mógłbym wstać jeszcze więcej. No dobrze. No i tutaj mamy wykres tego rozkładu dwumianowego. No ale tutaj widzimy, że mamy oprócz dwumianowego też wykres rozkładu normalnego. No i widzimy, że one tutaj rzeczywiście się praktycznie pokrywają. No ale po to właśnie ten film tutaj nagrywam, żeby pokazać, że to będzie to samo, że będą się coraz lepiej pokrywały. Będą się trochę gorzej pokrywały, jak tutaj z mniejszą. Na przykład wezmę 6. O, to wtedy mamy coś takiego. No i tutaj tym kolorem takim różowym mamy właśnie rozkład normalny, a tym jasno-niebieskim dwumianowy. No i widzimy, że tutaj już troszkę się różnią. Może by jeszcze lepiej różnicę zobaczyć. Dajmy jeszcze mniejszą liczbę. Kroków, czyli 4 na przykład. No i widzimy, że tutaj trochę się te wykresy różnią od siebie. No to przyjrzyjmy się dokładnie jeszcze raz, co tutaj mamy na wykresie. Czyli położenie końcowe jest równe 4, co to znaczy, że poszedłem o 4 kroki w prawo, czyli rzeczywiście 0 razy poszedłem w lewo, 4 razy poszedłem w prawo, no i to jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza według rozkładu dwumianowego. No i to jest ten punkt dokładnie tutaj. Czyli położenie końcowe jest 4, prawdopodobieństwo tego jest 0,6,2,5, i tak dalej. Ona jest gdzieś tutaj. No a może być zupełnie przeciwna sytuacja, że się znajdę w minus 4, czyli poszedłem 4 kroki w lewo, 0 kroków w prawo, no i akurat prawdopodobieństwo tego jest takie samo, i to jest ten punkt tutaj. No i w zasadzie tutaj, no to mamy tylko 5 możliwych wyników, bo mogę się znaleźć w położeniu 4, 2, 0, minus 2 i minus 4. To pozostałe już się tutaj powtarzają, tak jak mówiłem. Czyli na przykład mogę znaleźć się z powrotem w punkcie wyjścia, w tym punkcie, w którym startowałem, czyli w położeniu 0, jeżeli pójdę tyle samo kroków w lewo, co w prawo. Dla czterech prób, no to to jest dwa w lewo, dwa w prawo, no i to jest ten punkt tutaj na wykresie. I to jest to prawdopodobieństwo no jest największe z tych wszystkich, z tych wszystkich pięciu prawdopodobieństw, które tu są obliczone. Tutaj są jeszcze te dwa pozostałe punkty, mam pięć punktów, no ja te punkty tutaj połączyłem taką krzywą. No i można powiedzieć, że dla takiego rozkładu dyskretnego, jak mamy po prostu pięć konkretnych wyników, pięć konkretnych prawdopodobieństw, to nie ma sensu tego liczyć, łączyć taką krzywą. W zasadzie lepiej byłoby pewnie narysować taki wykres słupkowy, z takiego narzędzia tutaj w arkuszu kalkulacyjnym skorzystać, że tutaj mamy prawdopodobieństwo tego, że znajdę się w położeniu minus 4 na koniec, czyli że pójdę o 4 kroki w lewo w sumie. Tutaj mamy prawdopodobieństwo tego, że znajdę się w położeniu minus 2, czyli w sumie o 2 kroki w lewo. Tutaj, że zostanę na koniec w tym samym miejscu, pójdę tyle samo razy w prawo, co w lewo. Tutaj mamy dwa kroki w prawo i to jest to prawdopodobieństwo, a tutaj mamy, że cztery kroki w prawo i to jest to prawdopodobieństwo. No i tak byśmy w zasadzie to lepiej narysowali. No i tutaj narysowałem te krzywe takie, żeby porównywać to właśnie roz z rozkładem Gaussa, który jest takim rozkładem ciągłym. No i fakt, że to jest rozkład ciągły. Powoduje, że to nie jest takie oczywiste, jak to trzeba porównywać. Co to znaczy, to jest rozkład ciągły? To znaczy, że, tak jak napisałem na początku, jest to pewna funkcja zmiennej x. Czyli, powiedzmy, że tutaj mam wykres tej funkcji. Tutaj będzie wykres tej funkcji. No i ona ma tutaj gdzieś maksimum, i tutaj potem się wypłaszcza dalej. I rozciąga się od minus nieskończoności do plus nieskończoności. No i ma wszędzie określoną wartość dla każdej liczby rzeczywistej. No tutaj mieliśmy tak, że mieliśmy prawdopodobieństwo dla konkretnego wyniku. Dla wyników 0 kroków w lewo, 1 krok w lewo, 2 kroki w lewo, 3 albo 4. Dokładnie dla tych pięciu wartości mamy prawdopodobieństwa i narysowalibyśmy je tutaj normalnie w postaci takich słupków. Natomiast tutaj mam określone wartości tej gęstości prawdopodobieństwa dla dowolnej liczby. No i teraz jakbym chciał z tego wykresu odczytać prawdopodobieństwo tego, że będzie dokładnie na przykład 2, no to ono jest praktycznie zero. Z taką nieskończoną dokładnością to, to prawdopodobieństwo jest zero. Dla takich ciągłych rozkładów ja muszę zawsze określić pewien przedział. Czyli powiedzmy, że tutaj jest te dwa kroki w lewo. To były nasze sukcesy. Ile kroków w lewo? Tutaj, że mamy jeden krok w lewo, tutaj, że mamy trzy, tutaj, że mamy cztery kroki w lewo. I to co ja tutaj robię, to biorę tak naprawdę przedział. Biorę przedział, na przykład, wokół tej dwójki o szerokości 1, czyli Pół w lewo, pół w prawo, biorę taki przedział i teraz szacuję to prawdopodobieństwo jako pole właśnie takiego, takiego prostokącika. Tutaj mógłbym wziąć całkę pod tym wykresem w tym przedziale, ale mogę to równie dobrze oszacować, biorąc po prostu wartość funkcji w tym punktu, w środku tego przedziału, razy szerokość tego przedziału. I właśnie to prawdopodobieństwo to dopiero ta wartość razy szerokość tego przedziału, która w tym wypadku, ta szerokość przedziału jest równa 1. I to jest to prawdopodobieństwo, które tutaj jest obliczone dla, dla dwójki, to akurat jest tutaj to prawdopodobieństwo. No ale podobnie jest dla tych pozostałych, dla tych pozostałych wartości, czyli na przykład dla czwórki, no to bym wziął tutaj taki przedział wokół czwórki, tutaj wartość w tym miejscu, i to bym wziął taki słupek. No i to jest ta wartość obliczona dla czwórki. Ona tutaj w tabelce się znajduje w tym miejscu. No i teraz widzimy, jak możemy porównywać te dwa rozkłady, jeden dyskretny, drugi ciągły, albo możemy. Ten ciągły przybliżać dyskretnym, albo ten dyskretny przybliżać ciągłym, tak jak tu jest zrobione na tym dolnym wykresie, że tutaj po prostu mamy do tych słupków dopasowaną taką krzywą, i możemy potem patrzeć, jak te krzywe się do siebie zbliżają, o ile się różnią. No dobrze, teraz obliczymy tutaj dla jakiejś konkretnej wartości może to prawdopodobieństwo, ale to może wrócę najpierw do tej liczby kroków, jaką miałem na początku, czyli do 10. Czyli tutaj zmienimy na 10 z powrotem. Po prostu nie chcę mieć wariancji odchodzenia standardowego równego 1, tylko jakąś inną liczbę. To obliczmy sobie jedno konkretne prawdopodobieństwo. Powiedzmy, że no nie wiem, dla dwóch kroków w lewo, jakie ono jest. Jak wykonam dwa kroki w lewo, w sumie mamy 10 kroków, czyli 8 musiało być w prawo, czyli ostatecznie znajdę się w położeniu o 6 kroków na prawo od punktu startowego. No i teraz prawdopodobieństwo tego jest tutaj obliczone. No i jak to jest obliczone? Jaki jest, to jest wzór, który wylicza tę wartość w tej komórce arkusza? No to jest wzór, który tam na samym początku się pojawi, na początku filmu, na gęstość prawdopodobieństwa rozkładu normalnego. Że to jest 1 podzielone przez odchylenie standardowe. W tym wypadku odchylenie standardowe jest 1,581 razy pierwiastek z 2pi. Tutaj w tej komórce to po prostu jest odwołanie do tej komórki. Tam, gdzie trzeba tę wartość odchylenia standardowego wstawić. Razy e do potęgi minus jedna druga. No i co mamy w nawiasie? W nawiasie mamy x, czyli właśnie tę wartość 2. To jest liczba kroków w lewo to jest moja zmienna. To jest wartość tego x. x w tym wypadku jest równe 2 dla tego obliczenia. Czyli tutaj będę miał 2, odjąć wartość średnia. Wartość średnia jest 5. Czyli odjąć 5, podzielone znowu przez odchylenie standardowe, czyli 1,581. I to do kwadratu. No i dla x równego 2, wartości średniej równej 5 i odchylenia standardowego równego 1,581, ta wartość to wychodzi tak, jak tu jest napisane. I to jest ten punkt na wykresie, który znajduje się tutaj to jest ten punkt tutaj tutaj mamy właśnie 6 no i teraz żeby mieć prawdopodobieństwo nie tylko gęstość prawdopodobieństwa to trzeba tak naprawdę wziąć tutaj cały taki słupek wokół tej wartości i wziąć pole tego słupka no tak jak ja mówiłem wcześniej szerokość tego słupka jest 1 i po prostu biorę wartość od 1,5 do 2,5, więc szerokość tego jest 1, więc to jest pomnożone przez 1, czyli to prawdopodobieństwo jest w tym akurat w przypadku, dla tego porównania, które tutaj zrobiłem, równe wartości tej gęstości, bo po prostu szerokość tego słupka jest równa 1 i to jest również wartość tego prawdopodobieństwa. No dobrze, no i widzimy, że te krzywe tutaj dla rozkładu dwumianowego i normalnego prawie się pokrywają już dla 10. No ale pobawmy się tym trochę i zobaczmy, jak to będzie dla innych wartości dla innej liczby kroków, jak to będzie. Czyli zachęcam Cię do tego, żeby samodzielnie się pobawić z tym arkuszem. Czy jak tutaj wpiszemy na przykład 20, to widzimy, że te krzywe już praktycznie się pokrywają. Jak wpiszemy na przykład, nie wiem, 50, no to widzimy, że już w zasadzie nie da się ich odróżnić. No dobrze, ale tutaj oprócz tego mam jeszcze drugi arkusz, który się nazywa zbieżność. Popatrzmy, co mamy w tym drugim arkuszu. W tym drugim arkuszu chcę pokazać, jak te różne rozkłady dwumianowe dla różnej liczby kroków zbiegają do rozkładu normalnego w jednym konkretnym punkcie. No i tutaj wybieram sobie jeden konkretny punkt, czyli jedną konkretną wartość położenia końcowego. Czyli interesuje mnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że na koniec znajdę się 10 kroków od punktu startowego na prawo. No i tutaj, w tym wypadku, to jest to pole, które można edytować w tym arkuszu. To tutaj akurat dla 10 mam zrobioną. Zrobione to obliczenie, ale potem można zmienić tę liczbę, żeby się tym pobawić. Do tego Cię zachęcam. No a teraz to, co tutaj się zmienia, to jest liczba kroków. Czyli na przykład, jeżeli liczba wszystkich kroków jest 10, to żeby wylądować o 10 kroków na prawo, muszę pójść 10 razy w prawo i 0 razy w lewo. Więc prawdopodobieństwo tego z rozkładu dwumianowego obliczone to jest po prostu 10 po 0, czyli 10 silnia. Podzielone przez 0 silnia razy 10 silnia, razy prawdopodobieństwo tego, że pójdę w lewo do zerowej, razy prawdopodobieństwo tego, że pójdę w prawo do 10. I tak dalej. Powiedzmy, że interesuje mnie teraz taka sytuacja, kiedy mam na przykład 60 wszystkich kroków. No i tutaj chcę pokazać, że jak będę zwiększał liczbę tych kroków, to te prawdopodobieństwa obliczane różnymi metodami będą się do siebie zbliżały. No więc jak mam 60 kroków. No to oznacza, że muszę pójść 35 razy w prawo i 25 razy w lewo. Czyli to prawdopodobieństwo tutaj, z rozkładu dwumianowego obliczone, to jest wtedy 60 po 25, czyli to jest 60 silnia. Może napiszę, że to jest 60 silnia podzielone przez 25 silnia, razy 60 od 25, czyli 35 silnia, razy 0,5 do potęgi. 25 razy 0,5 do potęgi 35. I to jest to prawdopodobieństwo tutaj. No i tutaj widzimy, że liczba kroków cały czas rośnie. Tutaj na samym końcu mam 170, czyli dla 170 kroków muszę pójść 90 razy w prawo, 80 razy w lewo. Czyli żeby obliczyć to prawdopodobieństwo, to muszę wziąć 170 po 80, symbol Newtona, razy 0,5 do potęgi. 80 razy 0,5 do potęgi 90. No i to jest to prawdopodobieństwo, które obliczyłem tutaj. To jest potęga 90. No i to porównuję teraz z obliczonym za każdym razem prawdopodobieństwem z rozkładu normalnego. Więc za każdym razem mogę obliczyć, jaka jest średnia i jaka jest wariancja. Średnia to jest po prostu liczba kroków razy prawdopodobieństwo pójścia w lewo, czyli, czyli to jest 0,5 razy liczba kroków. No a wariancja to jest liczba kroków razy prawdopodobieństwo pójścia w lewo razy prawdopodobieństwo pójścia w prawo. Tak jak już wcześniej taki wzór pisałem. Czyli to jest po prostu liczba kroków razy oba te prawdopodobieństwa. Tutaj za każdym razem, dla każdej liczby kroków jest ta średnia i wariancja wyliczona. No a jak mam średnią i wariancję, to mogę dla każdej sytuacji znaleźć odpowiedni rozkład normalny. Czyli tutaj weźmy sobie na przykład 100 kroków. Czyli tutaj mamy... 100 kroków i teraz chcemy obliczyć prawdopodobieństwo, które mamy w, tym, w tej komórce. No to liczymy to ze składu normalnego, czyli z tego wzoru na gęstość rozkładu. Liczymy p od ile kroków mamy w lewo? 45, czyli p dla 45 kroków w lewo. Te kroki w lewo no to była ta nasza zmienna, która liczyła nam sukcesy. No to znowu musimy wstać zgodnie z tym wzorem, który tu już był wielokrotnie, że to jest 1. Podzielone przez odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe to jest pierwiastek z wariancji. Wariancja jest 25, czyli odchylenie standardowe w tym wypadku będzie równe 5, bo to jest pierwiastek z 25. Czyli tutaj będę miał 5 razy pierwiastek z 2pi, to pomnożone przez e do potęgi minus 1, druga razy coś tam do kwadratu. W mianowniku mamy odchylenie standardowe, czyli 5. A w liczniku mam naszą wartość x, czyli 45, odjąć wartość średnią. Średnia w tym wypadku jest równa 50, czyli odjąć, odjąć 50. No i to jeszcze muszę pomnożyć, bo to oczywiście daje mi tylko wartość mojej funkcji. Rozkładu, w gęstości rozkładu. Muszę to pomnożyć przez szerokość przedziału. Ta szerokość przedziału tutaj została wybrana tak, że ona jest równa 1, czyli to mnożę przez 1, i to jest wartość tego prawdopodobieństwa tutaj po pomnożeniu przez 1. No dobrze, no i teraz następnie to, co tu jest liczone w ostatnim wierszu, to jest różnica między, między prawdopodobieństwem obliczonym z rozkładu dwumianowego i prawdopodobieństwem obliczonym z rozkładu normalnego. No i widzimy, że jak liczba kroków tutaj rośnie, to ta różnica tutaj na początku trochę oscyluje, ale potem coraz bardziej maleje, maleje i maleje. No tutaj, właśnie na osi poziomej, mamy liczbę kroków, tak jak widzimy od 10 do 170, tak jak w tej tabeli. No a na pionowej mamy ten, tę różnicę, ten błąd z ostatniego wiersza. No tutaj, możemy teraz wrócić do naszego arkusza i rzeczywiście tutaj zmienić tę wartość. Na przykład, nie 10 nas interesuje, a na przykład, nie wiem, 8. No i widzimy, że tutaj też na początku jest trochę taka oscylacja, a potem ten błąd coraz bardziej maleje. Jak weźmiemy sobie na przykład, nie wiem, 12, no to też widzimy, że tutaj na początku to trochę oscyluje, a potem, potem maleje. Tutaj 12, to widać, że to jest bardzo duża liczba. Tutaj już się jakieś pojawiają problemy obliczeniowe, bo to są silnie z bardzo wielkich liczb. Weźmy na przykład, nie wiem, 4. No tutaj bardzo ładnie widać, jak ten. To maleje i potem tutaj ten błąd jest praktycznie zero. No oczywiście w nieskończoności, to te rozkłady stają się sobie równe. To centralne twierdzenie graniczne mówi nam właśnie, że, że w granicy, jak liczba tych wszystkich kroków będzie dążyć do nieskończoności, to te rozkłady wtedy staną się równe, a tutaj możemy zobaczyć to na takim prostym przykładzie obliczeniowym, że już dla wystarczająco dużych, dla wystarczająco dużej liczby kroków, to te. Rozkłady są już praktycznie nierozróżnialne. Te różnice tutaj są na piątym, szóstym miejscu, po przecinku dopiero.